Przydałby mi się tylko bezprzewodowy, jeżeli mogę prosić zakres, będę bardzo wdzięczny. Moi drodzy, gdy byłem w waszym wieku, gdy byłem w kategorii M1, M2, przyjeżdżałem na PIL. Gdy byłem w kategorii S waszej, przyjeżdżałem na PIL. Gdy byłem w kategorii L, przyjeżdżałem na PIL. Niestety skakały para, że nigdy nic nie wygraliśmy. Ale nie robiliśmy z tego końca świata, tylko cieszyliśmy się, że możemy tutaj być i możemy razem brać udział w tym pięknym wydarzeniu, jakim jest PIL. Później nastał czas nowicjatu, bo z biegiem czasu zrobiłem sobie powołanie salezjańskie. I jako nowicjusz przyjechałem z moim kursowym kolegą, przyjacielem, księdzem Adamem Jaszonkiem. I jako już nowi, prawie salezjanie, też brałem udział w organizowaniu już PIL na ministratu, którzy przyjeżdżali swoimi opiekunami. Jako kleryk przyjeżdżaliśmy tutaj, klerycy nasi bracia. A teraz przyjeżdżam jako kapłan z chłopcami, którzy zostali poddani pod moją opiekę. Od 7 lat jestem opiekunem liturgicznej służby w Przewiśląsku. Wiem, że za bardzo może ich nie lubicie, za często już wygrywają, ale to może się zmienić. Może teraz czas właśnie na inną drużynę, może większa mobilizacja. Bardzo gratuluję wam wszystkim za to, że jesteście. Bo wiem, jakie to jest ciężkie zmobilizować ministrantów do wyjazdu na PIL. Jak ciężko zmobilizować ministrantów, rektorów i stać się w tym trudniej na mini PIL. Dlatego bardzo proszę moim wszystkim tutaj braci opiekunów waszych o wielkie oklaski na ministrantów. Zdaję sobie sprawę, jak są zmęczeni dziś opiekunowie. Ja również. Po tych 3 dniach. Cieszymy się, że jest to już koniec. Ale z wielką nadzieją będziemy oczekiwać na kolejny rok. Dlatego teraz bardzo proszę wszystkich ministrantów, lektorów o oklaski dla waszych opiekunów. Przyjechali. Zadanie dla każdego z nas. Mam być święty. I ostatnie zadanie.
zdanie, które wam chciałem powiedzieć na zakończenie dzisiejszego słówka. To ostatnie słówko na tegorocznym filmie, bo to już nie będzie słówka dobrano, zakończymy Eucharystią. Ale myślę, że największym przegranym na Pimie w 2018 byłby ten z nas, ten z ministrantów, który by przyjechał tutaj z grzechem i odjechałby z grzechem, mając tyle okazji do spowiedzi świętej. Dlatego proszę, apeluję do tych, którzy może jeszcze nie zdecydowali się, aby wykorzystali jutrzejszy czas przed mszą świętą, na mszy świętej, aby wyjechać stąd zwycięstwo, aby pokonać diabła, który nam nie pozwala być świętymi. Dobranoc.